Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie zaprosiło w okresie od lipca do grudnia 2019 roku mieszkańców Głogoczowa i dzieci z przedszkola samorządowego w Głogoczowie do udziału w projekcie Polska to my, przyszłość to wy. Nasz projekt ma wydźwięk przede wszystkim edukacyjny i ekologiczny. Chcemy pokazać mieszkańcom Głogoczowa, dzieciom w przedszkolu, jak ważna jest dbałość o przyrodę. My jesteśmy częścią przyrody, częścią całego ekosystemu. Jeżeli ten fragment, którym jest człowiek, zacznie zawodzić i zacznie niszczyć pozostałe części ekosystemu, no to wszystko runie w pewnym momencie. Więc musimy uczyć od małego dzieci, jak mają postępować, co mają robić, żeby wspierać przyrodę, a nie przeszkadzać. Mieszkańcy wsi w ramach projektu programu Działaj Lokalnie wzięli udział w międzypokoleniowych warsztatach zrobienia domków dla owadów zapylających. Były to warsztaty zarówno z teorią, jak i praktyką w tle. Murarka jest bardzo ważnym zapylaczem. Jej zadaniem jest przede wszystkim zapylanie wszystkich roślin, tutaj przede wszystkim owocowych. Jeśli zabraknie murarki, zabraknie owoców. I niestety nie stać nas na sztuczne zapylanie. To jest najważniejszy zapylacz w naszym kraju. Żeby te owady nie wyginęły, wystarczy spełnić trzy proste rzeczy. Po pierwsze, tworzyć dla nich odpowiednie domki. Nie jest to zbyt skomplikowane. Po drugie, zakładać małe łąki kwietne. A po trzecie, wystarczy małe poidełko dla nich i te trzy warunki wystarczą. Domki dla owadów zapylających były również doskonałą lekcją dla dzieci z przedszkola w Głogoczowie. Przy wsparciu Piotra Sudra, lokalnego miłośnika dzikich pszczół oraz nauczycielek, dzieci poznały znaczenie owadów zapylających, a przy okazji nauki świetnie się bawiły. Równocześnie z warsztatami powstawał kącik przyrodniczy przy przedszkolnym ogródku. Nasz projekt ma też wymiar praktyczny. Przygotowaliśmy łąkę kwietną wspólnie tutaj z mieszkańcami za szkołą, więc ta łąka będzie cały czas przypominać, jak należy dbać o owady i że należy to robić.